Dzień dobry, bardzo miło Panią widzieć. Dzień dobry, na wzajemnie. Tym evencie. Codziennie, z dnia na dzień wygląda Pani coraz piękniej. Jakie mam Pani sekrety urody? Wiele kobiet się zastanawia nad tym. Nie będę opowiadała, że to są dobre geny i dobra dieta, która odchudza, czy tam zmienia rysy. Nie, dbam o siebie, dbam o dobre myśli, dbam o to, żeby dobrze żyć. To takie banalne. Dobrze się wysypiać, choć czasem przy porannym wstawaniu, przy porannych programach to jest trudne, bo budzik dzwoni o 3:30 albo 4:00. To nie jest łatwe, ale są też takie dni, kiedy mogę rzeczywiście zażyć spokoju i odpocząć. No i też trochę sportu, to też dobrze robię. A są jakieś produkty żywnościowe, które Pani odstawiła i już nie je? Co to takiego? Mięso, gluten i laktoza. To są i unikam cukru. To są te rzeczy, które są dla mnie raczej zakazane, ze wskazaniem na raczej, bo zawsze jest jakiś wyłom w takiej diecie. Gluten, laktoza, cukier rozumiem, a mięso dlaczego? Nie ma w tym żadnej ideologii, ani żadnego przeświadczenia i przekonania. Ja zdarza mi się jeść ryby i owoce morza, więc nie jestem wegetarianką, nie jestem weganką. Po prostu nie jem mięsa bez większych uzasadnień. Nie smakuje mi, po prostu nie służy. Jak Pani reaguje, jak na mieście jeżdżą za Panią fotoreporterzy? Kiedy na mieście? Jeżdżą, bo takie zdjęcia się pojawiają, nie chcę o nich dyskutować, ale jaka jest Pani reakcja? Jak Pani ich zauważa? Każdy z nas wykonuje swoją pracę, tylko że moim miejscem pracy jest studio telewizyjne albo na przykład spokój własnego gabinetu, gdzie na przykład piszę książki albo przygotowuję się do programu, albo studio radiowe, gdzie też pracuję. Natomiast ci panowie robią swoją pracę i tyle. Chciałabym mieć takie możliwości, mieć taką przestrzeń, choćby w drodze na zakupy czy do innych miejsc, kiedy będę mogła czuć się prywatnie i swobodnie, ale też nie będę oszukiwała, że jest jakąś dramatyczną i nadmierną udręką. Traktuję to jako skutek uboczny swojej pracy, nie najgorszy zresztą. A zdarza się Pani czasem coś do nich krzyczeć, bo była taka aktorka, co ostatnio wykrzykiwała do fotoreporterów. Wie Pan co, był jakieś parę lat temu, mówię parę, dlatego że to było jeszcze w przedpandemicznym czasie, taki moment rzeczywiście, że wzmożenie takich, biorę to w cudzysłów, śledztw było dość męczące i chyba zdarzyło mi się wtedy zrobić zdjęcie temu fotoreporterowi, wrzucając je również do swoich social mediów z pytaniem, jak teraz się Pan czuje, jak odwrócimy rolę, ale nie wchodzę w utarczki słowne, to nie jest w mojej naturze. Milczenie chyba w ogóle jest złotem. Też tak Pani uważa? Czasem lepiej przemilczeć, niż powiedzieć coś, co będzie słowem za dużo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.